Witajcie, witajcie. Jeżeli Wam się podoba moja praca, jeżeli Wam się podoba to, co robię, będzie mi bardzo miło, jeżeli wpiszecie mój kod twórcy. Jest on MonterZoll. A teraz nie przedłużając, zapraszam na filmik. Witajcie, witajcie. Dzisiaj na tapetę idzie nowy budowniczy, Iza Arletta. Wczoraj się pojawił dziwny błąd, który, że tak powiem, usunął zadanie z nią związane, ponieważ nie pojawiało się tutaj w ogóle zadanie na nią. Teraz już było tylko i wyłącznie, że tak powiem, tutaj w zadaniach, później zniknęła i dopiero teraz tu się pojawiło jako zadanie, jako swatka. Zaraz po wprowadzeniu aktualizacji, to było 2 dni temu, w nocy, można było odblokować sobie tą, że tak powiem, bohaterkę, ale wszystkie questline'y pojawiły się w zadaniach, w dzienniku zadań. Tutaj się pojawiło. Wczoraj zniknęło po aktualizacji, ale zniknęło i z zadań, i tutaj się w ogóle nie pojawiło, dopiero po południu jakoś się pojawiło. I teraz osoby, które, że tak powiem, zrobiły sobie raz to, to jeżeli oczywiście ktoś ma ochotę, to polecam sobie zrobić jeszcze raz. Dlatego, że kupa cuksów leci z tego. A co jest ciekawostką, możecie mieć dwie. Ci, co mieli, to mogą mieć dwie Arlety w tym momencie. No czekam, może się księga kolekcji pojawi, to automatycznie jedną drugą do wpakowania do księgi kolekcji. Ale mniejsza z tym, lecimy sobie dalej. Drodzy Państwo, Arletta i zobaczmy, co ona ma, jako jeżeli chodzi o perk. Zwiększa kradzież życia przy ataku w zwarciu i szale budowania maksymalne 15% zależnie od procentowego ubytku zdrowia. No i dodatkowo ponadto każda likwidacja z atakiem w zwarciu i szałem budowniczego ma 5% szansy na przyzwanie zjawy, która kieruje się w stronę bla 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 bla, czyli zjawa, tak? Póki co, powiedzmy sobie szczerze, Arletta bardziej nadaje się na wsparcie niż na główną postać do grania, czykolwiek świetnie się tak samo na niej gra. Nie ma żadnego najmniejszego problemu. Dlaczego? Dlatego, że te 15% i tak nam w zupełności tego leczenia wystarczy, a zjawą nie gramy, więc w to miejsce możemy sobie wstawić jakiś ekstra, że tak powiem, bonus, który Wam także pokażę jako co to może, że tak powiem, służyć. Jedną rzecz zwróciłem uwagę, to 15% ubytku zdrowia po... Nie działa tak, jak powinno działać, gdyż kradzież życia to jest tak zwane dawniej wysysanie życia, znaczy bronia generalnie jest to wysysanie życia. Z tego, co zwróciłem uwagę, nie dam sobie głowy uciąć, ale właśnie jest to z tym związane. Jest to procent od zadanych obrażeń od broni. Czyli przykładowo broń zadaje nam 100 tysięcy obrażeń, to 15 tysięcy nas będzie leczyło, więc i to za każdym razem, czyli generalnie szukamy do tego buildu, do tej postaci broń, która zadaje bardzo dużo AOE obrażenia, czyli jak najwięcej, że tak powiem, w kółeczko nam zadających. I jest do tego oczywiście kilka fajnych broni, które, że tak powiem, trafimy, bo to oczywiście muszą brońki białe przede wszystkim, tak, jakby na to nie patrząc. Łomotacz parowy będzie spoko. Próbowałem z mieczkiem i niestety to tak nie wychodzi, jak ja bym sobie zażyczył. Podbijak przestrzenny. Średnio grywalny jak dla mnie, ale przy tej postaci bardzo dobry. Naprawdę świetnie się gra w tym momencie z tą postacią. Dużo AOE i wszystko i pięknie działa. Dodatkowo przybijacz bębenków też się będzie świetnie sprawdzał. Ale tak samo ściągacz pustaków też będzie się świetnie sprawdzał. Dużo, że tak powiem, broni. Nie mam wszystkich podbitych, bo rzadko grałem, że tak powiem, dużą ilością białej broni. Wszystko to, co Wam będzie dawało duże obrażenia AOE, czyli w kółeczko nas, jak najwięcej na raz będzie dotykało mobów, ponieważ od tego będziemy mieli procentowe, że tak powiem, trafienie, czy odzyskiwanie życia. Więc wszystko, co się będzie dało, związane było z AOE. Ja Wam pokażę dwa gameplayki. Jeden gameplayek to będzie na napadzie nostalgii. Świetnie sobie daje radę oczywiście.
Zwiększamy oczywiście obrażenia na tego naszego młota, czy ja akurat będę sobie testował na dwóch brońkach, podbijacz przestrzenny i ubijacz pustaków, tak? Będziemy sobie testować go na dwóch brońkach. Jeden to będzie, tak, podbijak przestrzenny, który jest zbudowany modyfikator, szybkość ataku i dwa razy obrażenia odkryta. I tak samo ściągacz pustaków, modyfikator, wydajność silnego ataku, dwa razy obrażenia odkryta. W taki sposób ja się akurat, że tak powiem, ułożyłem do tej postaci. Do tego budowniczego, jeżeli chodzi, jeżeli gramy nim na gówno, ja sobie wybrałem napad nostalgii. Nie ma znaczenia, powiem szczerze, tak, można się pobawić na kilka sposobów. Pokazuję wam jakby dwa typy buildów. Może być napad nostalgii, może być tak samo rockowy riff. Napad nostalgii ja sobie dałem, oczywiście dałem sobie do broni białoryb pazur jaszczura i do tego dałem sobie skupienie jaszczura. I teraz tak, dodaję sobie wskaźnik trafień krytycznych, łuk plazmowy i oprogramowanie. Dlatego, że tutaj przy tym buildzie będziemy starali się używać silnego ataku, który sobie tak samo świetnie będzie dawał tutaj radę. I to jest jakby mój pierwszy typ, że tak powiem, bohatera. A drugim typem bohatera mamy, że tak powiem, tank penny. To jest tank penny, która zwiększa obrażenia od narzędzi, ponieważ wiadomo, młoty są wszystkie narzędziami. Zwiększamy je o 50%. Damy sobie wymiatanie na całego. Damy sobie porwi widownię, bojowe bity. Dlaczego porwi widownię? Tak samo będziemy używać silnego ataku i mamy wtedy po prostu podczas likwidacji tym silnym atakiem mamy dodatkowo zwiększone. Co też nie umniejsza, że możemy dokładnie tutaj to wpakować zamiast, nie wiem, oprogramowania. Tylko trzeba będzie uważać, żeby nam wystarczyło energii, żebyśmy mogli spamić prawym przyciskiem. Tak jak mówię, możliwości w tym buildzie jest bardzo dużo w tym momencie. Tak samo jak i tutaj mamy szybkie ładowanie, likwidację przy użyciu broni, daje się 1% energii, ale równie dobrze tak samo sobie tutaj możemy wstawić, to nie będzie żadnego problemu, właśnie oprogramowanie, tak? Zwiększa wydajność silnego ataku narzędziem 65%, więc możliwości przy tej bohaterce jest bardzo dużo, jeżeli ktoś ma ochotę się bawić, więc nie jest, że tak powiem, udupiony przy konkretnie takiej, że tak powiem, konfiguracji. Możecie sobie tutaj wstawić, nie wiem, wskaźnik do kryta tak samo, tylko wtedy trzeba wiedzieć, że będziecie troszeczkę mniej brali, będzie wam szybciej energia chodziła, więc nie będziemy mogli spamić silnym atakiem non-stop. Łuk plazmowy. Przy broni energetycznej, a takich będę używał, uważam, że to jest super sprawa, ponieważ dodatkowo mamy 20% szansy, że nam to jeszcze porazi kogoś innego, więc dodatkowe obrażenia AOE, które to wszystko suma summarum się nam, że tak powiem, łączy w leczenie. Tutaj się, że tak powiem, bawię wymiataniem na całego i napadem nostalgii. Wydaje mi się, że to są dwie takie fajniejsze, że tak powiem, do tych bohaterów, do tego bonusu, który ma Arletta. Gdyż, tak jak mówię, nie działa to tak, jak sobie ja pomyślałem, ponieważ bawiłem się pojedynczymi, że tak powiem, broniami i próbowałem się pobawić w taki sposób, żeby zabierać to życie na non-stopie. Nie działa to w ten sposób. Nie działa to tak, że jak mam, nie wiem, bańkę życia i przy każdym, że tak powiem, dostanę 15%, jest to uzależnione od ataku broni. Czyli procentowe jakby obrażenia od broni, bo wy w tym momencie weźmiecie sobie najsłabszą broń, jedno uderzenie, 15% życia, to by było wtedy za mocne. I zwróciłem właśnie, że to w taki sposób sobie nie działa, więc działa to na zasadzie procentowego zadawania obrażeń od broni, dlatego na przykład wszelakiego typu bronie, w które mamy pod szybkości ataków i tak dalej, bo tutaj będą w statystykach te bazowe obrażenia, 21 tysięcy i tutaj mamy bez możliwości kryta, więc działamy na szybkości, ale nie działamy, że tak powiem, w pełni obrażeń. Dlatego właśnie wybieramy brońki, które, że tak powiem, mają dużą szansę na kryta, a tu w tym przypadku podbijak przestrzenny ma 56,5% i 320%, więc to jest
sztos, petarda i tak dalej. Tu mamy bardzo podobnie, 51,5%. Także super działa. Jest to kwestia poprzekładania sobie odpowiednich buildów. Tu mamy 61%, zwróćcie uwagę. Tak samo przebijacz bębenków też będzie się świetnie sprawował. Tu mamy 48%, więc wszystko to, co zadaje AOE duże, to będzie świetne. Przebijacz bębenków też będzie fajny, jeżeli na przykład sobie wybierzemy tą ninja, która po likwidacji nam daje energię. Świetnie też się będzie sprawowało. Ja się skupiam troszeczkę na czymś, na jakimś takim innym troszeczkę gameplayku. Dlatego tak jak mówię, kombinacji może być mnóstwo, w zależności co komu teraz podejdzie. Ktoś ma ochotę zagrać ninja, wybierze sobie nawet tą ninja, nieprzytulną Sarę na główne. Też będzie spoko działał, dajecie przebijacz bębenków, wymiatanie na całego albo napad nostalgii też będzie super działał, bufujecie, że tak powiem sobie, nie wiem, łuk jakiś plazmowy i jakiś wskaźnik i będzie tak samo petarda. Ja wam pokazuję w ten sposób, napiszę w komentarzach, czy macie dwie Izy, to jest dla mnie ciekawostka, czy dużo osób w ogóle wie o tym. Jeżeli sobie będziecie robić na Hexylwanii tak samo wszystkie zadania, no z tych dwóch dni bawiłem się, mam 7000, że tak powiem, cuksów, więc wydaje mi się, że jest warto. Za dwa dni 7000 cukierasów, no to macie prawie, wiecie, 14 lamek do otwarcia, więc wydaje mi się, że warto by było to poświęcić sobie, gdyż robiąc sobie zadanka na Hexylwanii, tu macie, że tak powiem, cukierki, plus wykonując tą całą fabułę, macie stosunkowo naprawdę bardzo dużo cukierków, bo tam jest chyba w tej końcówce chyba najwięcej cuksów dodaje. Więc nie przedłużając, ja żegnam się z wami z tym czystym materiałem. Wrzucę wam gameplayki z tych dwóch postaci. Przy czym ta postać, z tego co zwróciłem uwagę, nie nadaje się do pojedynczych, że tak powiem, grup, ale świetnie działa na duże grupy, tylko jakieś obozy czy coś w tym stylu, gdzie tych mobów się respi bardzo dużo. Z mojej strony to jest tyle. Sorki, że taki długi materiał, ale wydaje mi się, że no, nowa postać będzie, no, będzie grana na pewno. Szkoda, że z pułapkami wszędzie, bo to już by było w ogóle za OP. Ale i tak jest świetna na jakieś właśnie obozy, żeby nie tracić broni, nie tracić niczego. Będzie petarda. Ja się z wami żegnam. Cześć, 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 cześć. Do zobaczenia. Na razie.